Siema wszystkim, z tej strony jak zwykle 69 Lodzik, a przed nami kolejne zmagania z piratami z Karaibów. Wróć! Z Lego z piratami z Karaibów. Dokładnie. Jest taka mała różnica, że prawie się pomyliłem. Oj, sorry. Wybacz, piękna pani z klocków Lego. Dobra. Wracajmy do fabuły, bo przed nami dużo, dużo roboty. Zobaczmy na mapę. Co ciekawego mamy zrobione? Chapter drugi, a potrzebujemy chapter trzeci, czyli tutaj. Idziemy do chapteru trzeciego. Tak, story. To nam pozostało. Będziemy Jackiem grać jak zwykle. Ja przy okazji będę popijać szklanicę rumu. Jak na pirata przystało. Niahaha. Czy piraci raczej nie mówili niahaha? Ale powiedzmy, że Lego piraci mówią niahaha. No. Także tak w skrócie to wygląda. Co by się wczuć? Tak, piję rum. Co by się wczuć? Bo wczuć się trzeba, bo to bardzo głęboka i taka fajna gra. Co ty się boisz? Najgorszy dopiero jeszcze przed tobą. Właśnie to. To on. Boże, dobra, ale go wykiwał. No i tak jak w oficjalnej wersji tego filmu, a nie w wersji Lego, pan prawie Cthulhu, znaczy tak, to jest jego ojciec. Ale ogólnie, wracając do tego, co się dzieje, ten pan śmieszny chciał Jackiego wziąć, ale pan Will Turner, Will Skręcacz, jednak stwierdził, że on weźmie jego brzemię i później się dowiedział, co to jest. Ale ogólnie wszystko było wiadome. A my znowu porobimy bumciach, bumciach. Bumciach, bumciach. Bije kogoś? A nie chcemy bić nikogo. Zbieramy monetki, będę trupa i ratem w tej misji, wierzę w to. Podczas... Ejdź. Tam coś trzeba... What? Carrying a torch? I need to carry a torch. But where is a torch? Tak się wydaje. Jezu, co? Dobra, wiem jedno, tam... To trzeba przekręcić, zaraz to zrobię. O! Wykonałem ta... Prawie wykonałem taska. A raczej popsułem jakiegoś taska. Ale wybaczcie, to ja jestem tu nowy. Ja nie chciałem. Odbuduję. O, odbudowałem ludzika. Siema ludziku. Co ty byś chciał? Muszę ci dać miotłę, mówisz? O, tutaj masz miotłę. Ale miotłę, miotłę, ja chcę... Tak. Miotła, proszę cię bardzo. No. Dostajesz miotłę, ciesz się, podskocz. Tak jak ja podskoczyłem. I slide on a deck. Nie, nie. Demet. Chyba nie będę piratem. Jednak. Dobra. Idziemy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Tutaj mamy przejście ogólnie. Weźmiemy pana Billa Turnera. Ale ty nic nie możesz zrobić. To co ja mam ci... A, o to tu chodzi.
taki trik, a wy widzicie, dobra, już wiem, o co chodzi. Czyli na te macki śmieszne trzeba podejść z latarnią, ze względu na to, że one wtedy się chowają. Ejdź, no! Dobra. Schowaj ty się. Dobra, to ten się schowa. O, super. Pan Will skręcacz. Albo skręcający. No, masz tam wejść. Wchodź tędy. Ejdź, jak zwykle nie umiem się przyzwyczaić do... No... Bierz to i strzelaj tu. Właśnie o to tu chodziło. Pan Misia się wkurzy pewnie, ale masz kurde pecha, chłopie. Trzeba było nie brać mnie na statek. O, następny koleś jest odbudowany. Ale tam jest niebieska monetka! Dobra, niebieska monetka jest dla nas. A my postaramy się przejść dalej przy pomocy świetlówki. Świetlówko, pokaż nam drogę. Dobra, tam się skrzynia odsłoniła. Tutaj też się poodsłaniało. Tu i owszem, też. Dobra. Okej, to jest mało ważne chwilowo. Co ty w ogóle robisz? Aha, tutaj budujesz ten. To przejście się... Dobra, zbieraj to. A to się przyda, co by zebrać niebieski kryształek. I udało się. Dobra, a ty wkleć się w to i wyciągnij się tutaj. Dokładnie. Zniszczymy. To są te fajne te przełączniki. Zawsze mi się podobały. Dobra, porozwalamy wszystko, co się da. Niszcz! Niszcz, panie Turner. Nie pamiętam, jak się zwiesz, ale na pewno jesteś skręcającym. Albo coś w ten deseń. Dobra, udało się uratować trzech kolesi. I co dalej? Ach, gra w kości, epicka gra w kości. Tak, on zagra i postawił x tysięcy lat, czy coś takiego. No i niestety przegrał. Ale tu o to chodziło, żeby dowiedzieć się, gdzie ten ma klucz. Epicka gra w kości. No i teoretycznie, prędzej czy później, on faktycznie odpracuje te lata. Zresztą jeśli... No, nie będę mówić ze względu na to, że ludzie mogli nie oglądać Piratów z Karaibów, dlatego też się wstrzymam. Także będę opowiadać to wszystko z czasem. Jedynie postaram się dopowiadać fabułę w odpowiednich momentach. Dobra, jak zwykle postaram się wszystko zniszczyć. O! Ach, no tak. No, przecież tu chcę to. No, widocznie się nie da. Dobra, idziemy, panie skręcający, tutaj. Szukamy coś ciekawego do zrobienia, jak myślę. O, tam jest ta! Skrzynka, właśnie. Znaczy skrzynka, stateczek w puszce. Zejdziemy tutaj. Odciął mi głowę! No co za ciulik!
A wybaczcie. Oni tutaj potrafią walczyć. A myślałem, że tutaj nikogo takiego nie znajdę. A tu jest ten, tu jest pan wsiąkający Turner. Wsiąkający skręcający tak zwany. Przynajmniej ja na niego tak będę mówić. No, szybciej, rozwalaj wszystko to, co potrzebne. Niszcz wszystko, co jest na drodze, tak. Nio, ha, ha. Jesteś pajratem. Zrób, co do ciebie należy. Zniszcz bęben. To jest bęben nieczystości plus 10. Dobra, tu widzę, że muszę tą... Jak to się na... Beczkę na to... Beczką na to najechać. Tam widzę niebieski kryształ. O, to też się da zniszczyć. Dobra. Ty. O, właśnie. O to chodziło. O! Usunęliśmy blokadę. Teraz będziemy mogli to przesunąć. Dobra, ale pan skręca... Czy mi się wydaje, czy poszedłem tutaj złym kolesiem? Chyba mam rację. Albo i nie. O, tutaj coś. O, hełm! What the f... Aha, dobra. Dobra. O, i pojawiła się drabina, czyli jednak nie poszedłem tam złym kolesiem. Założymy hełm. Nie, nie miałeś tego zrobić. Dobra, ale już przekręć to po raz trzeci. Osz. Dobra, idziemy, misio pysio. Masz piękny hełm. Dzięki tobie znaleźliśmy to i idziemy na górę. O, i to też. No, tutaj też powinno być. Niecha! Czyli mam już broń. A tu co mam zrobić? Okej, jest to trochę dziwne. No dobra, chcę to... Chyba, że B, właśnie. Zapomniałem, że to się B naciska, żeby to zrobić. Boż. Okej, okay. Pan skręcający Turner przejdzie dalej. I co mamy przed sobą? Tu mamy piracika. I on się schował tu. No dobra. Panie misiu, weźmiemy latarnię, idę do ciebie. Co innego nam zostało? Dokładnie. Nic innego nam nie zostało. To jest nasza przyszłość i to jest nasz cel. Nie, ha, ha. To co? Dobra, teraz tu trochę przesadzili. Tu wiem. Aha, to mam tam dać. Nie, ty mi się przydasz. Nie chcę stąd wychodzić, demet. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda sprawa z tym. Tak, to się nie da aż tak łatwo przenieść. Czyli pan skręcający musi coś zrobić. Znaczy, pan skręcający, wsiąkający. Pan skręcający, wsiąkający sobie porozwala te rzeczy. Bo pan ten nie wie dokładnie... Aha, czyli pozamykałem sobie przejścia. Nie tu, panie wsiąkający. Pan wsiąkający się cofnie. Bu, 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 bu.
Oj. O, udało się przejść tutaj. Tylko, że tak czy tak. Dobra, panie. Nie! Nie tu. Ty się wsiąknij i idź dalej. Znaczy wsiąknij i przejdź tutaj i przekręć to. Dobra, czyli mam tak, mam tak. Chyba, że...